Dzień dobry kochani, w nowym Daily Vlogu. Witam się z wami jeszcze z ciepłą resztką ciepłej herbaty. Jestem już prawie gotowa do wyjścia, bo za moment lecę z pipetą do weterynarza. Ale postanowiłam nagrywać dzisiaj Daily Vlog, bo ostatnio było więcej filmików tematycznych na moim kanale, więc czas wrócić również do Daily Vlogów, które tak bardzo lubicie. A słuchajcie, jest też pewna okazja. Otóż dzisiaj po południu wyjeżdżamy na Mazury. Lecimy na weekend do spa. Na razie nie zdradzę wam jeszcze, gdzie dokładnie i do jakiego spa. Musicie oglądać dalej ten dzisiejszy daily vlog. Natomiast tak jak mówię, walizki mamy już spakowane, jesteśmy już prawie gotowi do wyjazdu. Idę jeszcze z pipetą do weterynarza i czekamy na kuriera, który ma przywieźć coś fajnego. Muszę wam to pokazać, bo sama jestem niesamowicie podekscytowana, a chciałabym jeszcze zrobić przed wyjazdem test takiego pierwszego wrażenia. Jestem ciekawa, czy zgadniecie co. Myślę, że nie. Także oglądajcie dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas z nami. Tam, tararam, dojechał nasz nowiusieńki ekspres. Espresso. Tak, ale otwieraj, otwieraj. No dobra, dzisiaj ty zrobisz open boxa z otwieraniem. Abbiamo. Vediamo di che si tratta. No jak to? Przecież wiesz, do chi si tratta. Vediamo di che si tratta. Proszę bardzo. Poczekaj, wyciągnij najpierw to. No, czekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, zaraz, zaraz, bo tam są. O, pięknie. No proszę, słuchajcie, nasz nowiusieńki ekspres w kolorze białym, wersja Latissima One. No to co? Ale czekaj, poczekaj, nie otwieraj jeszcze tutaj tego, zaraz to otworzymy. Pokaż jeszcze co żeśmy tutaj, co mamy razem w tym pudełku. Le kapsule. Nie kapsule, tylko tak, le zestaw, tazzine. Słuchajcie, mamy już drugi. To jest zestaw tym razem z filiżankami. Tak, da to radę otworzyć? No właśnie, pomóż mi tutaj z filiżankami do espresso, proszę, jakie piękne dwie nasze filiżanki, a mamy już takie do cappuccino, no, dobrze, już będziemy robić, to co robimy, otwieramy nasz nowy ekspres i robimy test na żywo, zobaczcie jakie przepiękne filiżanki malutkie do espresso. A weź jeszcze na chwilę tą większą filiżankę, pokażemy jaka jest różnica. No. No, zobacz. O, zobaczcie. Widzicie? Mamy już taką jedną do cappuccino, teraz mamy do espresso. No to co? A, jeszcze pokaż, co tam jeszcze tam już gotowe. Słuchajcie, zanim przyjechał ekspres, to my już mieliśmy wyposażenie. No bo jak? Kapsułki były oczywiście pierwsze! Poczekaj. A tak, bo tą jedną już otworzyłam. No to co? Robimy kawę Massimo. Testujemy. Pierwszy raz. Dobrze, słuchajcie, podłączony ekspres. Wrzucamy kapsułkę. Tak. I espresso. Adesso facciamo l'espresso. Prima espresso, dan espresso. Kochanie, jak tam wrażenia po pierwszej kawie? Dobra, bardzo dobre, dobra. Bardzo dobre. Nespresso. Kawa przepyszna. Co prawda będziemy teraz testować różne smaki kawy w różnych kompozycjach. Na stronie marki w ogóle znajdziecie masę fajnych przepisów, z których można zrobić niesamowite drinki kawowe i nie tylko, takie mieszanki kawowe. Więc powiem wam, że jestem niesamowicie podekscytowana i cieszę się ogromnie, że ten ekspres pojawił się u nas w domu, bo ostatni padł i w sumie dobrze, że padł, bo decyzja padła na Nespresso. Za jakiś czas tak sobie pomyślałam, że jak potestuję ten ekspres, to dam wam również znać, jak się u nas sprawdza, jakie rodzaje kapsułek na przykład nam najbardziej przypadły do gustu, ale to myślę, że za jakiś czas, no bo oczywiście musimy go trochę potestować. I jak widzicie, jesteśmy już w trasie, ale są takie korki. Visto quanto traffico. Są nie dość, że korki, to jeszcze jest potworna mgła.
i dlatego jedzie się nam niewygodnie. No dobrze, dzisiaj jest piątek, długi weekend, a wszyscy wyjeżdżają o tej godzinie z miasta. My, nie wiem jak to się stało też, postanowiliśmy o tej godzinie wyjechać z miasta. Także czeka nas długa droga, długa droga przed nami. Dzień dobry, jestem tutaj, jestem. Jestem. Na weekend. Ja też jestem, tak, na weekend. Wczoraj dotarliśmy cało i zdrowo do naszego miejsca przeznaczenia. Co prawda późno i było już ciemno. Oj, lago, widzi lago. Było już późno i ciemno, byliśmy potwornie zmęczeni. A gdzie dojechaliśmy? Miasto nazywa się Miłomłyn i tutaj właśnie znajduje się też nasz hotel. Hotel Miłomłyn Spa Zdrój, jakoś tak to się dokładnie nazywa. Możecie sobie oczywiście wygooglować. A dzisiaj rano postanowiliśmy, że zrobimy sobie taką małą wycieczkę turystyczną i jedziemy w tej chwili do Olsztyna. Olsztyn, tak. Ale turystyczny. Turystyczny. Tak, będziemy robić za turystów, troszeczkę chcielibyśmy pozwiedzać. Chociaż powiem wam, że pogoda niestety dzisiaj nie jest zbyt przyjemna. Mam tylko nadzieję, że nie będzie padać, ale jedziemy, samopoczucie dobre, humory dobre, po śniadanku, po kawie, także w drogę. Kochani, dojechaliśmy na Stare Miasto w Olsztynie i idziemy sobie teraz klapnąć na ławeczce. A tak naprawdę usiąść na ławeczce Mikołaja Kopernika. Zaraz wam pokażę. A teraz zatrzymaliśmy się na moment w Ostródzie i zobaczcie za mną przepiękne molo. Właśnie się tam wybieramy.
czas coś zjeść, zatrzymaliśmy się w pobliskiej karczmie i bardzo nam się podoba karta, bo już wybraliśmy, Massimo będzie brał flaczki i do tego kotlet schabowy, który chodził za nim od chyba tygodnia. Powiedział, że musi sobie zamówić kotlet schabowy, a ja wezmę kotlet de volaja z mizerią. Trying not to watch or intervene as tears were streaming down her face, down her face. Try. Muszę to powiedzieć. To była najlepsza polska kuchnia, jaką dzisiaj jedliśmy. Bardzo dobra. Ja obiad dzisiaj. Dobry obiad był? Bardzo wynamienny. Słuchajcie, naprawdę muszę wam polecić to miejsce. Zaraz wam dokładnie pokażę, gdzie się znajduje. Coś nieprawdopodobnego. To było tak dobre. Nic szczególnego, jeżeli chodzi o dania, ale już dawno nie jedliśmy tak smacznej polskiej kuchni. Także gorąco wam polecam to miejsce. Dzień dobry, w końcówce dzisiejszego vloga, ale witamy się z wami już z Warszawy. Jesteśmy Warszawia! Tak. Che bello, stiamo a casa nostra! Właśnie dojechaliśmy do Warszawy. Powiem wam, że dzisiaj mieliśmy ruszyć w trasę w zupełnie innych godzinach, ale przez ostatnich kilka dni jest tak niesamowita mgła, że stwierdziliśmy, że jednak ruszamy z samego rana. Na szczęście dwie godzinki na miejscu, ale jak zawsze nie obyło się. Później. Co później? Ja od razu powiem, o co chodzi. Jak zwykle, słuchajcie, nie obyło się bez przygód. Co prawda nie mogliśmy wam tego nagrać, no bo nie pokazuję wam Maxa, jego mina była bezcenna w tym momencie, ale już wam, może wam zdradzę jedną taką przygodę, która nas spotkała na samym początku w ogóle naszego wyjazdu. Dojechaliśmy do hotelu. Idziemy się zarejestrować. W recepcji odbieramy klucz, nie kartę, tylko klucz. Wjeżdżamy na drugie piętro, gdzie znajdował się nasz pokój. Max otwiera pokój i staje jak wryty w drzwiach. Szok! Biły. Co się stało? Co się stało? Dwie łóżka. Jedna prawej strony 100 metrów, a dwie... 100 metrów. 100 metrów. 100 metrów. A drugi na lewej stronie 50 metrów. No, nie no, bo słuchajcie, rzeczywiście trochę przeżyliśmy szok, bo patrzymy... Jesteśmy 2018 lat. Rok. Rok. No nie possible. Dobrze. Dwa łóżka. To teraz ja wam powiem, o co chodzi. Rzeczywiście, stanęliśmy trochę jak wryci, potem zaczęliśmy się śmiać, bo okazało się, że dostaliśmy pokój z jedynkami, z łóżkami oddzielnymi, jedno przy jednej, po jednej stronie ściany, drugie po drugiej stronie ściany, taki dosyć narożny pokój. No i stwierdziliśmy, że to chyba jakaś pomyłka, więc ja mówię do Massimo, idę na dół do recepcji, poproszę o wymianę pokoju, nic się nie stresuj, nic się nie denerwuj. Max oczywiście nie mógł w to uwierzyć. Schodzę do recepcji, no i grzecznie do tej pani, która tam więcej przyjmowała. Szok biłe. Mówię tak, no przepraszam, ale chyba pani pomyliła pokoje, bo dostaliśmy pokój z dwoma oddzielnymi łóżkami. Czy mogę prosić o zmianę pokoju z takim łóżkiem małżeńskim, no bo miał być pokój dla dwóch osób. A pani się na mnie patrzy trochę zdziwiona i mówi, no dobrze, bardzo chętnie, ale niestety na całym obiekcie nie mamy takich łóżek. A niemożliwe. Jak to? Niemożliwe. Niemożliwe. No jak to jest możliwe, że w hotelu nie ma ani jednego pokoju z łóżkiem małżeńskim? No nie ma. Przepraszam, to nie jest 40 lat temu. Teraz... No, ale, no tak, no właśnie. I ja po prostu, ja też zaczęłam się z tego wszystkiego to, śmiać i mówię do tej pani, to powie pani mojemu, mojemu mężowi, wytłumaczy mu pani, że dziś będziemy spać oddzielnie. Oczywiście my sobie poradziliśmy w tej całej sytuacji, daliśmy radę, bo zsunęliśmy po prostu jakoś te łóżka. Ale ubaw był niesamowity przy tym. Bo nawet Massimo mówi, co, jak to jest możliwe? 2018 rok, a w hotelu nie ma łóżek małżeńskich. No ale... No nie possible.
To była tylko jedna z tych przygód, które nas spotkały w tym właśnie hotelu. Co nie da się ukryć, że czuliśmy się tam trochę jak w sanatorium. Hotel zatrzymał się w czasach PRL-u, ale mimo wszystko wyjazd naprawdę nam się udał. Trochę zwiedziliśmy Olsztyn, Ostródę. Było naprawdę bardzo przyjemnie, mimo tej pogody, mimo tej okropnej mgły. To był bardzo fajny czas. A teraz jedziemy do domu, jedziemy do naszych kotełków, Pipety i Pipusia. Ale tylko taka sytuacja, nie było dobrze, reszta było wszystko dobrze. No powiedziałam, że było skoda, super. Skoda, jesteśmy 2018 rok. No. Mamy dwa łóżka, jedna lewa, no dobra, jedna prawa. Można przeżyć już te łóżka, tam jeden weekend spać oddzielnie, tak. Dałoby radę. O mój kochany, że spadł. A widzisz, co kochanie, Bibusiu. Bibusiu, wracamy do domu, Bibusiu. Bibusia, gdzie jest Pina? Pina. Pina. Nie masz Pina, czy Bibusia? To... Max zabiera się teraz za obiadek, tak, a ja muszę wam coś pokazać. Głodna. Jesteś głodny? Tak, głodny. Bardzo głodny. No dobra, a ja muszę wam pokazać coś, co przyszło do mnie w piątek, jeszcze przed naszym wyjazdem. Jakiś czas temu, mam nadzieję, że pamiętacie, pokazywałam wam wodę kolagenową, którą regularnie piję. Ona była w różnych smakach, w takich plastikowych, kolorowych butelkach. I muszę wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu nigdzie tej wody nie mogę kupić. Szukałam w Selgrosie, tam gdzie kupowałam za niecałe 4 zł. Szukałam w Makro, w Auchan znalazłam tylko jeden smak, który nie do końca mi podchodzi, więc zaczęłam się rozglądać za jakąś inną wodą kolagenową, tego typu napojami, i znalazłam na Instagramie taką oto markę. O, nawet macie tutaj stronę internetową, zaraz wam coś więcej na ten temat powiem. I widzicie, przyszły do mnie w piątek paczki, to już sobie otworzyłam. Musiałam niestety, żeby zdjąć naklejki z moim adresem. O. Otwieramy i już wam pokazuję dokładnie, o co tutaj chodzi. No dobrze, kochani, udało mi się rozpakować ten wielki karton. Koty mnie tutaj też obserwują, bo już chcą pewnie wskoczyć do niego. A jak widzicie, mam tutaj przede mną buteleczki. Dwa rodzaje buteleczek, które mają pojemność 250 ml. I tutaj mam wersję Relax oraz wersję standardową. Tak jak wspomniałam wcześniej, to są to napoje kolagenowe. I tutaj widzicie, wyciągnęłam sobie, włożyłam sobie do takich kartoników, które dodatkowo do mnie przyszły. Będzie ładnie to wyglądało w kuchni, a te na razie sobie zostawię, bo to jest dalsza część mojej kuracji. To, co chciałabym wam powiedzieć i co jest ważne, to po pierwsze, mamy tutaj zastosowany kolagen typu pierwszego. A kolagen typu pierwszego występuje w naszym organizmie, na przykład we włosach, w skórze, czy w kościach i ścięgnach. I to, co na przykład mnie bardzo zainteresowało, to to, że marka zastosowała kolagen przy pomocy metody hydrolizy enzymatycznej i jest to kolagen rybi. A jak wiecie, albo też nie wiecie, kolagen rybi jest najlepszym źródłem kolagenu dla nas, ponieważ ma najbardziej zbliżony do ludzkiego skład aminokwasowy. Dodatkowo w preparacie tym oto Relax producent umieścił jeszcze naturalne ekstrakty ziołowe, czyli mamy tutaj chmiel, melisę, konopię, lawendę i rumianek, ale tak jak widzicie, mamy tutaj również magnez i witaminy. Witaminy z grupy B, o ile dobrze pamiętam, witamina B6 i witamina B12. Ale jest też aloes, jest witamina C, cynk, biotyna i selen. No, zobaczymy, jak będzie z tymi preparatami, bo powiem wam, że ja jestem bardzo iść ciekawa. Pierwsza sprawa, ciekawi mnie smak. Do tej pory, tak jak powiedziałam, najlepiej sprawdzały się u mnie te wody kolagenowe, jeżeli chodzi o wersje smakowe. Tutaj dodatkiem jest jeszcze to, że te napoje są lekko gazowane. O, ale mam jeszcze tutaj jedną część tej oto wielkiej przesyłki, więc już się tam przenoszę i pokazuję wam, co tam się w niej znajduje. Tak było to pięknie zapakowane, ale postanowiłam, że pokażę wam może taką zajawkę, ponieważ to jest coś fajnego,
co można sprezentować. Zobaczcie, taki oto ładny boks. A w środku, uda mi się to jakoś wyciągnąć? O kurczę. No dobrze, może tak Wam to pokażę. To jest taka wersja, gdzie mamy buteleczkę standardowego kolagenu, buteleczkę kolagenu Relax i do tego przepiękny kieliszek. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, może i tak. O, zobaczcie, naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ładnie, bardzo elegancko. Nawet bym powiedziała tak lekko luksusowo, no bo oczywiście buteleczki są szklane, słyszycie? O, a może to być fajna opcja dla kogoś na prezent. Taki bardzo, powiedziałabym, oryginalny prezent, ładnie zapakowany. Zostawię Wam w opisie do dzisiejszego vloga linki do tych tutaj moich, o, napojów, linki. Zostawię Wam oczywiście namiary na stronę, żebyście sobie poczytały coś więcej, bo pamiętam, że woda kolagenowa, którą Wam wcześniej pokazywałam, bardzo Was zainteresowała i pisałyście do mnie, że jesteście z niej zadowolone, wybrałyście swoje ulubione smaki, a teraz pokazuję Wam coś innego. Też wodę na kolagenową, bardziej bym powiedziała napój kolagenowy, nieco wzbogacony bardziej o witaminy, o różne ekstrakty ziołowe, o minerały, a ja sobie zaczynam z nimi kurację i tak sobie myślę, że za jakiś czas albo tutaj na kanale, albo na moim blogu zrobię podsumowanie kuracji. Myślę, że to będzie dobry pomysł. I wtedy dam Wam znać, jakie są moje spostrzeżenia na temat tych napojów, czy mi smakowało, czy też nie. No i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, czy się sprawdziły. Na zakończenie muszę dodać jeszcze jedną ważną informację, bo na pewno będziecie mnie o to pytać. Otóż jedna buteleczka kosztuje około 10 zł na stronie marki. Natomiast bardziej opłaca się kupić cały zestaw 6-tygodniowej kuracji, czyli tak jak ja zrobiłam, gdzie macie 42 buteleczki, bo wtedy możecie skorzystać z promocji, która jest w tej chwili na stronie marki i kupić taki zestaw w cenie 399 zł brutto, plus dodatkowo macie wysyłkę gratis. Więc to jest bardzo fajna sprawa. Tak jak wspominałam, jest też dostępny ten kieliszek i on chyba kosztuje około 25 zł, coś takiego, ale też dostępna jest wersja w saszetkach. Nad tą wersją w saszetkach też myślałam, na razie chciałabym jednak przetestować napój w tych standardowych szklanych buteleczkach. No i pamiętajcie, w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie namiary na markę, co i jak, i tam na pewno znacznie więcej informacji niż te, które Wam dzisiaj przekazałam. Kochani, my będziemy kończyć jeszcze ten dzisiejszy vlog. Po prostu po pokazie fajerwerków emocje nas tak trzymają. Ja się popłakałam, jak był Niemen. Później Republika. Massimo się popłakał z tego wszystkiego. Po prostu cały dzień dzisiaj oglądaliśmy to, co się działo w Warszawie i w ogóle obchody święta niepodległości. I może na zakończenie powiem tylko tyle. Ja jestem dumna z tego, że jestem Polką. I nie zamienię mojego kraju na żaden inny. Trzymajcie się, kochani. Buziaki, pa! She started to shift.